prawda staje się dla Ciebie najważniejsza, Jego prawda, to wtedy On ma wolną przestrzeń do działania. On może wtedy działać. Niektórzy myślą, że Bóg może działać zawsze. To jest nieprawda, że Bóg może działać zawsze. Nie może. Nie może działać zawsze, bo On się związał nami. Związał się naszymi decyzjami. Sam nam dał wolną wolę i nigdy tej wolnej woli nie złamie. Nigdy. Choć często by człowiek chciał, żeby on tą wolę złamał, to nigdy tego nie zrobi. Czasami pytają mnie ludzie, dlaczego ja nie przeżywam czegoś tak, jak przeżywasz ty. Ja mówię, powód jest jeden. Ty nie otworzyłeś się naprawdę tak jak ja. Nic poza tym. Niektórzy myślą, że istnieją jakieś specjalne dawki łaski. Opowiadają takie rzeczy. Że Bóg tym daje taką łaskę, tamtym inną. Nie ma takich rzeczy. Tak jak nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko krzyż Golgoty. Nie ma. Jak też nie ma innego wyrazu Boga, jak Jezus. Niektórzy myślą, że Bóg się jeszcze jakoś wyraża inaczej niż przez Jezusa. Nigdy się nie wyraża inaczej. Ludzie czegoś doświadczają i myślą, że to Bóg. Ja zawsze mówię, jeśli to, co przeżywasz, jest inne niż Jezus, czyli poglądy Jezusa, odczucia Jezusa, rozumiecie? To jest w ogóle nieprawda. Jeżeli twój pogląd różni się z jakimś poglądem Jezusa, to nie masz poglądów Boga. To jest straszne dla ludzi. Chrystus to jest potknięcie dla narodów. Potknięcie to jest skała zgorszenia. Rozumiesz? Ludzie mówią, Pan mi powiedział. Ja mówię, jak Pan ci powiedział coś innego niż jest koncepcja, jakaś koncepcja Jezusowa, to jest nie Pan na przykład. To nie Pan w ogóle, wiesz. Nie Pan. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego akurat te księgi włączyłem do kanonu Biblii, a nie inne. Postanowiłem sobie przeczytać inne księgi, zobaczyć. I szczerze powiedziawszy, po przeczytaniu tych ksiąg doszedłem do wniosku, że to dobrze, nawet że ten kanon tak wygląda, jak wygląda. Ale jedna rzecz z Nowego Testamentu mnie zastanowiła. Jest taki stary dokument, nazywa się Ewangelia według świętego Tomasza. Taki stary dokument jest, taki malutki. On nie został włączony tutaj. Na początku bardzo chcieli go włączyć, bo były takie dysputy tych pierwszych chrześcijan na ten temat, ale potem go nie włączono. I nie, ja go przeczytałem, zastanawiam się, dlaczego jego nie włączono. I wiecie, tam, ja wiem, dlaczego go nie włączono. Tam jest masa wypowiedzi Jezusa. One są tak wyostrzone, że aż boli. W ogóle szok. Wszystko jest zgodne z innymi jego wypowiedziami w innych Ewangeliach. Tylko, że tamte wypowiedzi, w tamtym dokumencie, one są takie albo czarne, albo białe. Tam nie ma żadnych takich jakichś barw pośrednich. On na przykład tam mówi taką rzecz. To w ogóle dla mnie było ciekawe. Mówi tak. Jeśli pościcie, myśląc, że coś osiągniecie, to grzeszycie. Taka wypowiedź w ogóle jest zapisana, wiesz, nie? To jest szok. To jest w ogóle tak uderzenie
jedynie na łaskę, że w ogóle łaska ta niezasłużona, rozumiecie, niezasłużona przychylność Boga jest źródłem mocy. Niezasłużona, w ogóle niezasłużona. To, że żaden uczynek, tak, nasz nie ma swojego miejsca w zbawieniu. Żaden. W zbawieniu wiecznym i w zbawieniu doraźnym. W ogóle to jest niesamowite. Ja jestem fanem Chrystusa. Naprawdę. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że to jest chyba jedyna forma przetrwania. Kiedy, tak mi się wydaje. Nie? Takie są takie moje... że to tylko tak można przetrwać. W tym, co się w ogóle dzieje wokół nas. Rozumiecie? Ja nie mam nic w swoim życiu oprócz Chrystusa. Jego poglądów, Jego koncepcji. Na tym punkcie oszalałem. Doszedłem do wniosku, że to jest coś, co musi zdominować moje życie. I to zdominowało moje życie. Zdominowało to moje myślenie. Dzisiaj myślę Jego koncepcjami. Po prostu myślę Jego koncepcjami. Myślę, że gdyby Jezus dzisiaj był tutaj na ziemi, tak, to byłby jednym z żołnierzy wyklętych chyba. Bo nie chcieliby go dzisiaj. Nie, bo to była w ogóle taka postać. Ale on cały czas jest taki sam. I Święty Duch to Duch Chrystusa. To nie jest jakaś inna postać. To nie jest postać, która nam cokolwiek innego powie niż Chrystus. On mówi w Ewangelii Jana, że dam wam pocieszyciela i on przypomni wam wszystko, co ja powiedziałem w ogóle. W ogóle on będzie wam, co on będzie robił? Będzie wam całe życie przypominał moje koncepcje, moje poglądy. Moje. Tam nie będzie jakichś dodatkowych rzeczy. Moje koncepcje i moje poglądy. Drodzy przyjaciele, ja chciałbym powiedzieć wam dzisiaj na temat niewycofywania się i rozwijania się. Chciałbym, żebyśmy może, chyba zostaniemy na morzu, na jednym wersecie w Biblii, może dwóch. List do Hebrajczyków 10:39. Osobiście uważam, że list do Rzymian, list do Hebrajczyków to jest fundament chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o ten zapis biblijny. List do Hebrajczyków 10:39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz wierzą i zachowują duszę. Posłuchaj. Każda forma wycofania się z Bożych koncepcji, z Bożych poglądów, z Bożych prawd. Każda forma wycofania jest jakąś formą śmierci. Czy chcemy tego, czy nie chcemy. Czy świadomie się wycofujemy, czy nieświadomie. Każde cofnięcie to krok w śmierć. Każde cofnięcie. Nam się w ogóle wydaje, teraz coś wam powiem na temat właśnie łaski. Nam się wydaje, że będąc w łasce, żyjąc w epoce łaski, my nie dotkniemy śmierci. To jest nieprawda. Bo my nie dotkniemy śmierci, jeżeli my się będziemy cały czas poruszali.
Jeśli ktoś z was kiedykolwiek oglądał film z lat 80., to był film, są jego dwa tytuły, jeden to się nazywa Langoliery, a drugi Pożeracze Czasu. Świetny film, zachęcam do obejrzenia. Fantastyczny film. Rzecz polega na tym, że samolot z pasażerami ląduje na jakimś lotnisku, ponieważ ma awarię i na tym lotnisku nie ma nikogo. Zupełnie nikogo. Oni wysiadają, nie wiedzą co się dzieje, wchodzą tam na to lotnisko, wchodzą do tych, co tam sterowali tym wszystkim. Jakaś kanapka leży, ktoś jest głodny, chce ujść tej kanapki, kanapka nie ma smaku. Jest zdziwienie wieczne. I w pewnym momencie, gdzieś na horyzoncie pojawia się jakaś burza, oni nie wiedzą co się dzieje. I tam pojawiają się potężne potwory, które wiecie co robią? Zżerają czas. I pozostaje pustka. Chodzi o to, że wczoraj nie ma. Skoro nie ma wczoraj, a ja robię tam krok, to wiesz, co zaczyna się dziać? Umieram. Ponieważ postawiłem nogę tam, gdzie kończy się rzeczywistość. Tu jest życie, tam jest śmierć. Śmierć, przyjaciele, to jest pewien wymiar. Śmierć to nie jest coś, czego nie można opisać. Każdą rzecz w ogóle można opisać. Ciemność to brak światła. Rozumiecie? Śmierć to brak życia. To przestrzeń, gdzie nie ma życia. Co mówi to słowo, starodawne słowo? Że kiedy się ktoś cofa, to ginie. I przepraszam, tutaj nie ma żadnej dysputy, że żyjemy w epoce łaski. Chcę, żebyś zrozumiał mnie bardzo dokładnie. Nie możesz stracić swojego zbawienia, ale możesz stracić sukces w życiu. Ja nie mówię do ciebie, że jeśli ty się cofniesz, to ty pójdziesz do piekła. Ty nie pójdziesz do piekła, bo twój duch jest natury Bożej. Twoim duchem jesteś przywiązany do nieba. Na zawsze. Siedzisz w okręgach niebieskich i kropka. Tylko, że na ziemi, przyjacielu drogi, ty nie żyjesz jedynie w duchu, ale żyje tutaj twoja cała psychika, czyli dusza i całe twoje ciało. I wszystko na tej ziemi jest związane z życiem twojej psychiki i twojego ciała. I teraz, jeżeli my robimy krok do tyłu w jakiejś dziedzinie, cofamy się, tak? To nasza dusza, nasze ciało, nasza egzystencja zaczyna dotykać śmierci. I możesz być narodzony z Bożego Ducha i jednocześnie siedzieć śmierci potąd. Ja znam takich ludzi wielu. Znam wielu chrześcijan, którzy siedzą w śmierci potąd. Dlaczego? Bo oni się cofają, więc giną. I koniec. I nie ma, że oni żyją w epoce łaski i są narodzeni z Bożego Ducha. Jeżeli będziesz rozumiał dobrze Boga, to zobaczysz w Nim pewne cechy. Jedną z tych cech jest to, co powiedziałem Ci na początku. On na siłę nie ingeruje. Ludzie w ogóle by chcieli, żeby Bóg ingerował na siłę. Panie, zatrzymaj moją rękę. Panie, zatrzymaj moje nogi. Rozumiesz? Panie, spraw, żebym nie zwijał tej 100-dolarówki, żebym nie wciągnął tego grama kokainy. Spraw, Panie. No ale co się dzieje? Palce dalej skręcają, a nos dalej wciąga. Pan nie działa. Bo Pan nie działa w różnych sytuacjach. To trzeba o Panu wiedzieć. Pan działa według systemów pańskich. Słyszeliście o tym? System pański na przykład taki. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Czyja jest ziemia? Nasza, moja i twoja. Możemy ją podpalić,
Możemy ją zniszczyć, a on nie kiwnie palcem. Dać ci kilka przykładów. Magister inżynier Hitler. Zatrzymany przez Boga? Nie. Tak? Właśnie, nie. Następny. Stalin. Zatrzymany przez Boga? Nie. Dlaczego on nie zatrzymał tych ludzi? Bo on się nie zajmuje takimi działaniami. Rozumiecie mnie? My musimy patrzeć na rzeczy racjonalnie, bo inaczej będziemy żyli w iluzjach. I będziemy myśleli, że w naszym życiu jakoś zadziała Pan. I będziemy bardzo rozczarowani, widząc, że On nie zadziała. Pan działa według swoich systemów. Rozumiecie, co tu chodzi? Jezus powiedział, ja jestem droga. Jest napisane u Izajasza, na tej drodze i głupi nie zbłądzi, ale poza tą drogą mędrzec zbłądzi. To jest bardzo proste. To na tej drodze głupi nie zbłądzi. Jezus powiedział, ja jestem droga. W Grece droga i doktryna to jedno słowo. On powiedział, ja jestem doktryna. Ja jestem określone prawidło. Chodząc w tym prawidle nie zbłądzisz. Chodząc po tym prawidle, krzyż ci nic nie da. Ludzie nie chcą tak myśleć. Myślę, żyję w łasce. Ja mówię, się pomylisz się, rozumiesz? Pomylisz się. Pomylisz się, człowieku. Po prostu. Obłęd cię ogarnie. Wycofanie się lub rezygnacja to przejaw dewiacji, przyjaciele. Dewiacja ta polega na całkowitym lub okresowym odrzuceniu norm lub wartości bożych. Co to jest wycofanie się? To jest całkowite lub okresowe odrzucenie norm i wartości lub wartości bożych. To jest cofnięcie się. Cofnięcie się nie polega na tym, że ktoś mówi, ja przestaję być chrześcijaninem. Jak ktoś mówi, ja przestaję być chrześcijaninem, oznacza, że nigdy nim nie był. To proste jak drut. Ktoś, kto mówi, ja rezygnuję z tego Boga. Ja mówię, tam nie rezygnujesz, bo z Boga zrezygnować nie można niestety. Taki jest numer. Że z Boga nie da zrezygnować. Bo jak on wszedł, tak już nie wyjdzie. Wiecie, że istnieją takie elementy nawet w świecie fizycznym, że tylko działają w jedną stronę, na przykład silnik samochodowy. Zauważyliście to? Paliwo wchodzi, ale już nie wychodzi. A tam silnik, skóra. Zauważyliście to? Pocimy się, tak? Ale jak weźmiemy pod prysznic, to nam woda nie wpadnie do środka. Zgadza się? No. To są elementy, które działają w jedną stronę. Taki jest duch człowieka. Bóg tam wszedł i nie może wyjść. I koniec, kropka. Dziękuję. Jak ktoś nie rozumie takich rzeczy, to niech posłucha moich nauczeń na temat grzechu śmiertelnego i o co w ogóle kaman w tym temacie. Rozumiesz? Chodzi o to, że tu nie mówimy o cofnięciu się pod tytułem odrzucam Boga. Się Boga nie odrzuca. Ktoś odrzuca Boga, to znaczy, że nigdy Go nie poznam. Nie było spotkania. Rozumiesz? Jak to moja żona mówi, bez spotkanka na lista czytanka. Rozumiesz? To nie ma sensu. Tylko spotkanie musi być. Nie ma spotkania, co nie ma. Ale mówimy o tym, że człowiek narodzony z Bożego Ducha jest w stanie odrzucać, ponieważ ma wolną wolę, tak? W różnych konfiguracjach różnorakie prawdy Boże. I to jest cofnięcie się. To są cofnięcia się. Ktoś odrzucając jakąś Bożą koncepcję, on się cofa i co się z nim dzieje? On ginie, bo on musi zginąć. I tam nie ma czegoś takiego, że Bóg mu poda rękę. Nie poda mu ręki. No. No to jest straszne. On mu nie poda ręki. Bo tam nie ma jak ręki podać, bo Bóg nie robi tego. Niektórzy myślą, że Bóg to ojął. Człowieku. Z Bogiem to chodzi o to, prosimy, że ja będę chodził po tym życiu jak car z Kadycha, człowieku będę padał notorycznie, a on mnie będzie całe życie reanimował. To chodzi z tym Bogiem. Takiego Boga sprzedano. Tak? A prorok przyszedł i potwierdził. Człowieku. Kiedyś głosimy na ulicy, stoi taki człowieku, gość pijany, a koło nas z Nowym Testamentem w ręku. I mówi, należy do Jezusa należy. Ja mówię, idź stąd, mówię. Mówię, na mnie tam położyli ręce na kościele ulicznym, powiedzieli, że będę pastorem. Mówię, idź stąd, bo cię wodę obleję. Ty
koło Jezusa nie leżałeś nawet 15 sekund. Idź stąd, idź tam na kościół, licz mnie, ci bułki dam, to idź. A bułki dają i tak leczą ludzi. A macie co do jedzenia? Mamy do jedzenia. Chcesz coś do jedzenia? Chodź. Powiedziałem mu o Jezusie. To się patrzy na mnie. Ale ja to wiem. Mówię, to tak żyj. To tak żyj. A do jedzenia coś. Ja mówię, idź, no bo... I to są takie rozmowy z ludźmi. Rozumiesz, o co chodzi? O, to takie gadki. A wiecie, że to Kościół zaserwował takich imprezowiczów? To Kościół porobił. To Kościół, to my jesteśmy autorami tego zjawiska. Człowieku, to my zrobiliśmy wszystko. Wiesz, Kościół. Humanistyczny Kościół! Tak, załatwiliśmy kupę ludzi. To teraz trzeba z tego pokutować w ogóle, z tego. Potem się mówi, no Bóg tam rękę podaje. Czego nie podaje, no nie podaje, no przepraszam, nie podaje. Bóg podaje rękę wtedy, kiedy człowiek zdecyduje się na życie w prawdzie Bożej. To Bóg go wyciągnie z najgorszego szamba. Ja jestem tego przykładem. Nieważne jak głęboko siedzisz w kanale, jeśli tylko twoje serce wykrzesze jedną iskrę chcenia, rozumiesz, to Bóg uwolni potężną moc i cię wyciągnie. A jeżeli ty podejmujesz decyzję, że wychodzisz z pewnej formuły prawdy, tak, to nie liczy ci Bóg tam rękę poda, musisz wrócić do tej formuły prawdy. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Musisz wrócić, inaczej giniesz. Inaczej sukces twój ulatuje. I tak jak w księdze Hioba jest napisane, że wiara ich jest jak papilatu. Człowieku, taką ulotną wiarę mają. I potem mówią, ja wierzę, ale nie mam. No widzisz, mówię, jaki myk nas oszukał. Tatuś. Powiedział, że będziemy wierzyć, nie będziemy mieli, a tu nie mamy. My ty jesteś tutaj żywym przykładem tego, widzisz. Przecież kupa ludzi ci mówi, ja wierzę, a nie mam. No ja mówię, no widzisz, kłamca, no co zrobisz? Mamy cię. Nie. Prawda jest taka, że nie wierzysz. Dlatego nie masz. Ja dawno przestałem żyć w takich iluzjach i pytać się, dlaczego ja nie mam. Ja dzisiaj mówię, nie mam, bo nie wierzę. Boże, zmiłuj się nade mną, pomóż mi, w ogóle jestem w takim kanałku, że w ogóle nie wierzę, nie ufam Tobie w to słowo i koniec, kropka. I w ogóle pokutuję z tego i w ogóle potrzebuję Twojej pomocy. Bo jestem wierzący, niewierzący. Tak? Bo to się tak nazywa. Na wycofywanie się lub rezygnację składa się tylko jakby pewna forma decyzji. Czyli ktoś decyduje o tym, posłuchajcie, że się wycofuje. Chrześcijanie musi zdecydować o tym, żeby się wycofać. Ja chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. My nie jesteśmy ludźmi głupimi. My jesteśmy mądrzy ludzie. Mamy Ducha Świętego. I jeżeli my się wycofujemy, tak? To uznajmy ten fakt, że wycofujemy się dlatego, że tak decydujemy. W ogóle ustalmy sobie to raz na zawsze z nami osobiście. Ty przed sobą. W ogóle nie mów, że nie wiesz. W ogóle już szczególnie w ruchu, którym jesteśmy, czyli w tym ruchu charyzmatycznym, no przepraszam, no jak nie wiesz, no? No nie wiesz, bo co? Biblia kosztuje 90 zł. Takie dobre wydanie. Tak? 90 zł. Tysiące zdrowych nauczań. Tysiące. Ja nie mówię o milionach chorych. Ale jak się pomodlisz do Boga, że jesteś zdrowy, to ci chorych nie będziesz widział. Oślepniesz na chore po prostu. Rozumiesz? Mamy wszelką możliwość dzisiaj. A więc jeśli decydujemy, to robimy to zupełnie świadomości. Oczywiście wskutek pewnych świadomych decyzji my potem robimy różne nieświadome rzeczy, ale gdzieś musieliśmy na początku świadomie decydować, nie? Rozumiecie? Alkoholik pierwszy kieliszek zawsze pije na szyję. Tak. Pierwszy kieliszek zawsze jest na trzeźwo. Nikt nie powie, że wlali mnie do gardła. Nie. Byłeś trzeźwy, zacząłeś pić, stajesz się pijany. Nie mów, że to wódka nie jest winna. Tak? Wódka jest neutralna. Można ją pić albo przecierać sobie pięty. Rozumiesz? W ogóle wiesz. Neutralna rzecz.
I też, kiedy my się wycofujemy, to zazwyczaj tworzymy do tego doktrynę sobie. Dlaczego ja się wycofuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego ja nie idę w tą stronę, co trzeba? Zapytaj człowieka, który przestał chodzić do kościoła, dlaczego on przestał chodzić do kościoła? On ci wyjaśni. No on ci wyjaśni. Ja nie pamiętam w ogóle, że byłem do kościoła. Nie, Boże, tak się nawróciłem. No. My któregoś dnia była sytuacja, że Sylwester był w sobotę i robiliśmy nabożeństwo z niedzieli, przenieśliśmy na sobotę. I zrobiliśmy nabożeństwo w sobotę. I niedzielę byliśmy w domu. I nasza córka, ona ma 10 lat, pierwszą niedzielę w życiu była w domu. I ona wstała rano i mówi, jest niedziela, tak? Ja mówię, tak. Ona mówi, jestem w domu. Ja mówię, no. Ona mówi, pierwszy raz w życiu. Rozumiesz? Bo to dla nas, my nie rozumiemy u nas w domu, co to znaczy, że do kościoła nie poszli. Ja nie wiem, mnie dzieci chorowały, żygały, człowieku, proszę ciebie, ja mówię, pod pachę do kościoła, dawaj, koniec. Żygasz, mówię, w samochodzie przez okno żygał. Ja nie rozumiem. Nie chcesz do kościoła, mamo, tak, ale nie dyskutuj. A chcesz oddychać? Chcę. To do kościoła też idziesz. Nie wiem, to takie... U mnie, tam w tej mojej miejscowości, mieszkał w małej miejscowości, a kiedyś na taką wieś jeszcze jeździłem pod moją miejscowość i spotykałem się z pewną grupą ludzi, takich chrześcijan, dawno, dawno temu. I tam była sytuacja, że była matka wierząca, bo ojciec umarł i zostawił ją z czworgiem dzieci. I oni mieli zbór w Warszawie. I oni mieli konia i wóz. Bo do pociągu mieli 7 kilometrów. I ona, ta babeczka, ja nazywałem ją pani Łyżeczka. Bo była taka malutka, kurpulentna, pręciebie, takie, znaczy kapelusiki jeszcze nosiła, takie, taka pani Łyżeczka była. I ona, ona czwórkę dzieci miała. I ta czwórka dzieci, wiecie, jak to dzieci. Niedziela, rozumiecie, rano, trzeba było tak, zaprząc konia, wsiąść na tą furę, rozumiecie, pojechać na stację PKP, wsiąść w pociąg, jechać 50 km do zboru, tak? I po nabożeństwie wrócić, wsiąść z powrotem na tę furę, rozumiecie, i wracać. No oni tak żyli. I te dzieci, one miały różne humory, tak? Ale wiecie, co ona robiła? Jak dziecko było pieszałe, to ona wychodziła, brała bat od tego konia. I mówiła, 5 minut. I stała z tym batem. Dzisiaj wszystkie dzieci nawrócone. Rozumiecie? Pędziła ich batem. Człowieku do kościoła. Dzisiaj wszystkie dzieci nawrócone. Opiekują się matką. Matka dzisiaj jeden starszym zboru w jednym kościele, drugi starszym zboru w Niemczech. Rozumiesz? Ale były małe, nie chciały, proszę ciebie. Ona z nimi nie dyskutowała, bo to prosta kobieta ze wsi. Bac! I koniec. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz w ogóle, rzecz, że jeżeli my się nie wycofujemy, to zwyciężamy. Jeżeli my się wycofujemy, to my przegrywamy. Wycofanie jest podstawą buntu. Człowiek cofający się, to człowiek buntujący się. Ty nie możesz powiedzieć, że ja się cofam, bo ja nie daję rady. Ty nie możesz mi takie rzeczy powiedzieć. Ty... Nie, nie. Nie możesz powiedzieć, że cofam się, bo nie daję rady. Jeżeli ty nie dajesz rady, tak, to oznacza, że nie masz poukładanych fundamentów na przykład, albo nie jesteś konsekwentny w realizacji fundamentów, bo cały czas te słowo, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. To jest słowo cały czas działające. To nie może być, ja nie daję rady, jak z Bogiem się nie daje rady. Są, rozumiecie, że to jest iluzja, to jest bzdura. Ludzie, Bóg nas wyciągnął z takich kanałów, że się w pale nie mieści. Jak można po nawróceniu powiedzieć, ja nie daję rady? Ale czego ty nie dajesz rady? Ja nie daję rady iść za Bogiem, bo za Bogiem się nie chodzi. Nie masz fundamentów. U Boga się leży w ręku.
za Bogiem, tym się wykończy. Wiesz, jakie on ma stopy? Człowieku, a jaka szybkość! To jest napisane, proszę ciebie, że on swoją dłonią odmierza odległości między gwiazdami. Weź te sprawdźcie, jest między jedną gwiazdą a drugą, tak on ma rękę. Jest napisane, że w jego dłoni mieszczą się wszystkie morza ziemi. Od razu mi się Rów Mariański przypomniał. 11 kilometrów głębokość dłoni Boga. A co o stopach? Nic nie wiadomo, miary by nie starczyło. Gdzie chodzenie za Bogiem? Co za bzdury antyłaskowe. Mówię, nie masz położonych fundamentów. Dlatego tak masz. Zawsze wina będzie po twojej stronie. W ogóle zrób to ze sobą. Weź na siebie odpowiedzialność. Ty jesteś odpowiedzialny za to, że się rozwijasz i ty jesteś odpowiedzialny za to, że się cofasz. Ty, nikt inny. Nie Bóg i nie szatan, bo szatan to jest zwykła łajza. Jak możesz obwinić łajzę za to, że ci życie nie idzie? No weź. No diabeł, no bez przesady. Już mówmy o poważnych sprawach, ale nie o tym, że diabeł jest straszny. Rozumiesz? Diabeł nie jest straszny. Powiedzieć coś o diable? Diabeł jest bezradny. Bezradny. Bezradna postać. Po prostu. Weźcie sobie, poczytajcie w komiksy Marvela o Jezusie. On to pięknie pokazuje w ogóle. Po prostu Jezusa, który niszczy dzieła diabelskie. Niszczy dzieła diabelskie. Rozumiecie? Niszczy. To nie jest łagodny Jezusik. On jest, to jest łagodny Jezusik dla mnie i dla ciebie. To my mamy łagodnego Jezusika. Rozumiecie, o co chodzi? I mamy dobrego tatusia. My. Ale dla naszego przeciwnika Jezus to jest bandyta. To bandyta jest. Diabeł jak widzi Boga, to wali w pory. Dla niego to nie jest dobry tatuś, miły Jezusik. Rozumiecie? Taki teraz umieściłem w internecie taki tekst z Piątej Księgi Mojżeszowej Jezusa, bo tam jest właśnie z Marvela. Pięknie pokazane w ogóle, jak on z krzyżem w ogóle wjeżdża do krainy śmierci, nie? I w krainie śmierci demony po niego ręce wyciągają, a on odrywa rękę z gwoździa, wyjmuje łzy i wali do nich. To jest taki Jezus! On umarł za mnie i za ciebie, ale nie za diabła! On nie umarł za demony. On demonom łby wyrywa. Rozumiecie? To jest w ogóle bardzo ważna rzecz, żebyśmy my zobaczyli tą dwustronną formułę Bożą. Rozumiecie? To dla nas to jest dobry Bóg. Dla nas i dla nikogo więcej. Rozumiecie? Dla diabła to jest straszna postać. On drży przed nim. To nie jest humanista, do którego można podejść i powiedzieć: przepraszam bardzo, mam sprawę do ciebie, idź, bo cię walnę w łeb, to ci łeb odleci. O, to jest Bóg w relacji z diabłem. I to ja delikatnie powiedziałem, bo się nie chcę psalmów cytować o wybijaniu zębów i innych rzeczach. Rozumiecie? To tam zapisy macie, jaki on jest. Jakie on ma upodobania wobec przeciwnika. A zaznaczam, że on się nie zmienił. Halo, on się nie zmienił. Bóg się nie zmienił. On zmienił swój obraz wobec nas, żebyśmy mogli do niego podejść, nic więcej. On nam otworzył takie drzwi o imieniu Jezus i powiedział: dzieciaki, tędy możecie wejść do mnie. A on się w ogóle nie zmienił. Taki jaki był, taki jest. Bardzo ważna sprawa. A więc nie mówmy, że diabeł on w naszym życiu ma cokolwiek do powiedzenia. Diabeł to ma cokolwiek do powiedzenia w twoim i w moim życiu wtedy, kiedy my damy mu grunt. Tak jak ja się będę właśnie cofał, on będzie mnie podjudzał, żebym się cofał. Ale to, czy ja się cofnę, to jest moja decyzja, a nie jego. I teraz jak ja się cofnę, to wtedy on mnie już tam zagospodaruje. On mnie tak zagospodaruje wszystko, człowieku, że ojej. Dlatego jest napisane, że tam jest śmierć.
On tam gospodaruje śmiercią. Tam jest patologia, rozumiecie, zniszczenie, masakra. Mówi się do ludzi, nie szukaj sobie niewierzącego męża czy żony. Co ty będziesz mi mówił? Żyję w łasce. I koniec, on w łasce żyje, będę mu powiedzieć teraz. Przecież mi zamknął buzię na zawsze. Przecież on żyje w łasce. Bierze sobie babę ze świata, proszę ciebie, i jest jatka. Co zrobił? Cofnął się. On się cofnął. A potem przychodzi i mówi, jakoś mnie się nie wiedzie. Naprawdę? Czemu ci się nie wiedzie? Nie wiesz? No nie wiem, modlę się o nią. Ja mówię, kto ci kazał się o nią modlić? Miałeś jej nie brać! Jest subtelna różnica? Nie brać, a modlić się? Nie brać, nie modlić. Dwie różne rzeczy. Miałeś nie brać. Ale ja myślałem, a to niepotrzebne, stary, no myślałem, bez przesady, 6% mózgu, myślałem. Prawda Boża jest jasna i klarowna, trzeba było iść za tą prawdą. Co teraz mam zrobić? Ja mówię, no co masz zrobić? No zostaw się. Ale jak, mamy dziecko? Aha, no widzisz, będzie dym. Ale mówię, musisz, to ja się będę dalej modlił, no cię modlę, no to się modl dalej i umieraj dalej. Wszystkiego dobrego. No bo, rozumiecie, to są prawdziwe rzeczy. To są prawdziwe rzeczy. Się nie masz modlić, tylko masz to zostawić. Zostaw to. Będzie bolało, będzie się lała krew. Z ciebie, z niej, z dziecka. Na pewien okres czasu w twojej psychice będziesz wyautowany. Będzie wam ciężko. Rozumiesz? Ale musisz znaleźć miejsce, które jest miejscem bezpieczeństwa. I z tego miejsca bezpieczeństwa dopiero możesz zacząć dalej działać. Dopiero z miejsca prawdy. Bo dzisiaj jesteś w wycofaniu, czyli w śmierci. Nie buntuj się. Cofanie się jest buntem. Gdy człowiek wycofuje się, to obecne w nim życie i wszystkie sprawy związane z tym życiem, one zaczynają gasnąć w nim. To nie to, że w jego duchu gaśnie życie. W jego duchu nie gaśnie życie nigdy. Lampa Pańska zawsze się świeci. Chodzi o to, że przestaje być blask rzucany na jego myśli, na jego emocje, na jego decyzje, na jego ciało. Człowiek po prostu zaczyna gasnąć. Co z tego, że on dalej się modli w innych językach? Co z tego, że dalej on jest w stanie prorokować? Co z tego, że dalej jest w stanie komuś powiedzieć o Jezusie? Mój syn nie zna Pana Jezusa, jak pojechał na obóz chrześcijański, poszli głosić Ewangelię, to chodził po ulicach i ludzi do Jezusa przyprowadzał. I potem do mnie mówi, tato, ja mówię, to co ty mówisz, że to działa? No mówię, pewnie, że działa. Koń by powiedział, jakby działało. Bo to jest prawda Boża. Gdyby chciał posłuchać konia, to by uwierzył koniowi i by się nawrócił, tak? Co to, kurczę, no rozumiecie, to był bezsensowny element, że mnie tak... Ale to jest człowiek, który nie zna Jezusa. Pojawiają się różne formy ciemności w naszych duszach. Rezygnacja, wyjście z doktrynalnych praw, załamania emocjonalne. Rozumiecie, czego to jest wszystko skutkiem cofania się. Różne załamania w poglądach. Do tej pory byłeś o czymś przekonany, raptem przestałeś być przekonany. Już nie jesteś pewny. Wiara twoja gaśnie. Nie wiesz w ogóle, w którą stronę masz się obrócić. Czujesz chaos i zamęt. Wiesz, no to jest śmierć. To śmierć. Dlaczego? Bo jesteś w cofnięciu. Wycofywanie może przybierać różne formy. Dewiacji życiowych różnego rodzaju, dewiacji religijnych. Wycofywanie się to nie jest tylko wycofywanie w jakąś formę patologii. Istnieje na przykład cofnięcie się w religię. Po prostu. Ludzie się cofają w religię. Była kiedyś taka w Warszawie wspólnota. Wyszli z kościoła katolickiego. Szli jak przecinaki. Założyli szkołę chrześcijańską w Warszawie. Bardzo dużą. I potem
Taki jeden pastor z zagranicy, szarpnęło go i stał się katolikiem. I to był ich mentor. Pastorowi odwaliło i doszedł do wniosku, że teraz on w ogóle odnosi niesamowite takie, taki pokój, ma taki wielki w sakramentach go odnalazł. A to był ich mentor i on powiedział do nich, mówi, wracajcie do kościoła katolickiego. Ty, i oni się zawinęli wszyscy do kościoła katolickiego. Z całą tą wspólnotą, ze wszystkim. Rozumiecie? Ten lider wziął, klęknął przed biskupem, człowieku. Klęknął przed nim, pochłonił się, pokutował z tego, że poszedł do protestantów. Rozumiesz? No litości. No w ogóle wiesz, no to ręce opadają. Czegoś się czasami wydaje, że już go nic nie zaskoczy. Tak? Rozwalili wszystko, popsuli, co do tej pory było. Ludzie pogorszeni, rozumiesz, załamani, nie wiadomo o co kama. To jest cofnięcie się wszystko. Jakaś forma cofnięcia. A przeciwną wycofywania się jest rozwój. Chcę, żebyś to zrozumiał. Przeciwną wycofywania się. Przeciwną wycofywania się nie jest trwanie w stanie obecnym. Istnieją tylko dwie formuły. Rozwój albo cofnięcie się. A rozwój w przeciwieństwie do cofnięcia się niesie życie. Cofnięcie się niesie śmierć. Rozwój niesie życie. Nie ma w Królestwie Bożym bez ruchu. Jeśli się nie ruszasz, to się cofasz. Z automatu. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ziemia się kręci. Bo ziemia się kręci. Jeśli nie będziesz się ruszał, rozumiesz, na przykład, i jesteś uniesiony ponad ziemię, to się, jak potem zeskakujesz, to już się ona przekręciła, jesteś w ogóle w tyle. To niestety, to bezruch powoduje cofnięcie, to nie ma bata. No chyba, że jest się wyznawcą tej teologii, że ziemia jest płaska. Tą płasko ziemię. Fakie to jest. Tak mają w ogóle, te ludzie niesamowite. Są tak ludzie pomysłowi w kościele, że normalnie się w głowie robi. Panie, że taki, że ziemia jest płaska, jak uważasz? Ja mówię, przepraszam, czy mówię poważny facet, jestem bardzo człowieka. Mówię, proszę cię o jedną rzecz. Mówię, ja nie chcę z tobą o tym dyskutować. Mówię poważny facet, głosisz Ewangelię, uzdrawiasz chorych, idź głosi i uzdrawiaj chorych. Dobrze? On mówi, dobrze. Poszedł. Już nigdy ze mną nie gadał. Co tam w ogóle? Ziemia jest płaska, teraz on przyjdzie. Mówię, taki na żółwiu jest. To zależy, na żółwie, jak jest na Pawła. Zależy, z której strony spojrzymy. Mitologii greckiej czy rzymskiej. Rozwój to ukierunkowany proces, w wyniku którego następuje ciągły, zaznaczam, ciągły wzrost istotnych cech życiowych. Rozwój to ukierunkowany proces, w wyniku którego następuje ciągły wzrost istotnych cech życiowych. Czyli nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin się nie rozwija i nie odnosi sukcesu. Chrześcijanie są skazani w zasadzie na dwie formy. Albo odnoszą sukces, albo odnoszą porażkę. Nie ma takiego czegoś, że chrześcijanin mówi, ja jestem taki spokojny. Nie ma takiego czegoś. Nie ma. Nie ma, że ja teraz jestem, poszedłem do królestwa i tak zostałem w tym królestwie i taki jestem. System stagnacji jest taki. Nie. Albo się cofasz, albo się rozwijasz. Zobaczcie. Księga Przysłów, czyli Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 28 werset. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 28 werset. Mówi tak. Ten jeden fragment. Sprawiedliwi rozwijają się. Chcę, żebyś to zobaczył. Zapisz to sobie. Co robią sprawiedliwi? Rozwijają się. Sprawiedliwi rozwijają się. To jest w ogóle... Rozumiesz? Sprawiedliwi. Ty jesteś sprawiedliwy, bo Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jesteś sprawiedliwy. W dzisiejszym naszym rozumieniu sprawiedliwi to narodzony z Bożego Ducha człowiek. To jest sprawiedliwy. Jesteśmy sprawiedliwi, sprawiedliwością Bożą. I teraz sprawiedliwy rozwija się.
Nie ma sprawiedliwego, który się nie rozwija, bo sprawiedliwy, który się nie rozwija, się cofa. To Boży zamysł i plan dla Ciebie i dla mnie. To jest to, żebyśmy się rozwijali, mamy się rozwijać. My musimy być ludźmi, którzy się rozwijają. Aby się nie cofać, trzeba się rozwijać. Zobaczcie. Jeżeli będziesz się rozwijał, to nigdy się nie cofniesz. To jest zabezpieczenie na niecofnięcie się. Nie ma innego zabezpieczenia. Nie ma innego zabezpieczenia. Żeby się nie cofnąć, trzeba się poruszać do przodu cały czas. Nie można ustać na chwilę. Ktoś mówi, ja ustalę, jestem zmęczony. Mówię, nie jesteś zmęczony. Chrześcijanin nie jest zmęczony. Nie ma zmęczenia w kościele. Fizycznie możesz być wyczerpany. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest normalna sprawa, bo ciało, rozumiesz, no ciało jak ciało, no trzeba go regenerować, jeść, spać i tak dalej. Ale to w ogóle nie mówimy o tym. Nie ma czegoś takiego jak wyczerpanie duchowe. Są jakieś takie chore służby, na przykład, tak? Że odbudowa, jakie służba jest, odbudowy fundamentów, na przykład. Takie dwie artystki tam na końcu Polski prowadzą. 800 zł biorą za cały seans. Jeszcze nie mam czasu, bo też je wyciągnę gdzieś tam do wierzchu, w ogóle z imienia i nazwiska, bo jak cholera wierzę, potem już mam. 800 zł, one biorą fundamenty, odnawiają ludziom, człowieku. Odnowa fundamentu. Bo tam przyjeżdżają do nich załamane chrześcijanie, inni i te ich tam kasują równo i je odbudowują. A rozumiesz, o co chodzi? Ja pierwszą rzeczą, którą robię, jak do mnie przychodzi człowiek i mówi, ja jestem załamany, no nie? To ja mówię, ja ci powiem, co ty jesteś. Jesteś w kłamstwie. Dawaj, siadaj tutaj. Jaki ty załamany jesteś? No co ty jesteś? Nie, jak załamany jesteś? Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Tak jak kiedyś w jednym kościele modlę się od ludzi, podchodzi do mnie facet i mówi, jestem pedałem. Ja mówię, spotkałeś Jezusa? Tak. Ja mówię, to nie jesteś pedałem. Mówię, ustalmy to raz na zawsze. Nie jesteś pedałem. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. W niebie nie ma pedałów. Tam są normalni, hetero, zwykli. Nie ma pedałów. No tak się patrzy na mnie. A ja myślałem, że jestem. Ja mówię, nie jestem. Rozumiesz? Bo no facet żyje, wiesz, on oczywiście mówi, że ma jazdy, ja mówię, masz jazdy takie, no rozumiem, no demony są pokrzywienia różne rzeczy, no to trzeba cię uwolnić, trzeba w ogóle cię wyprostować, no ale nie jesteś pedałem. Jesteś narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, księciem Bożym, pomazańcem Pańskim, siedzisz z Bogiem na tronie. Nie ma tronu dla normalnych i dla gender. Jest jeden tron w niebie. To rozumiem, to w ogóle proste rzeczy są. Bo pomieszanie tożsamości, rozumiem? I facet jest w cofnięciu wiele lat. Bo on każdego rana wstaje i on w ogóle nie biegnie do przodu, rozumiecie? Bo on w ogóle uważa, że nie może. No bo jak to jest możliwe, że ja biegnę? Możliwe jest, bo nie jesteś pedałem. Jakie są podstawy rozwoju? Pierwsza rzecz. Trzeba uwierzyć w swój rozwój i dostosować do tego swoje wyznanie. W rozwój trzeba uwierzyć. W ogóle trzeba uznać, że jest się człowiekiem rozwoju. Trzeba wstać rano i od samego rana, tak? Mówić, jestem człowiekiem rozwijającym się. Jestem człowiekiem, który się rozwija! Trzeba to nazwać! Stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem człowiekiem rozwoju, nie jestem człowiekiem cofnięcia, nigdy się nie cofnę! Tak mówi człowiek, który rozumie, o co chodzi tu. A nie wstajesz rano, przez siebie patrzysz jeszcze żyć. Jedno oko, drugie. Tak się nie... Tak, to tak... I pozwól, jeszcze raz mówię, ja w ogóle nie bazuję na tym, co ty czujesz gdzieś, bo twoje odczucia w ogóle nie mają żadnego znaczenia w tym momencie. Twoje odczucia są wtórniczkami, są wtórniczki, one mogą być pozytywne, negatywne. Rozumiesz, o co chodzi?
Po prostu. Moja żona, jak ma okres, proszę Ciebie, to wstaje rano i nie gadamy na razie. Póki nie dokonamy stosownych wyznań. Rozumiesz? Potem po stosownych wyznaniach możemy gadać. No tak, no. Ja to rozumiem, ona to rozumie po prostu. Ja mam w kalendarzu zapisane, kiedy ona ma okresy do końca roku. Mam zapisane też tak zwany okres, proszę Ciebie, napięcia przedokresowego. Jest to zaznaczone, proszę Ciebie, takim znaczkiem X. Czyli uwaga, zbliża się. Ja wiem, że w tym czasie, proszę Ciebie, nie wprowadzamy trudnych rozmów. Rozumiesz? Wiesz. I tak dalej. Taki opracowany plan mamy w małżeństwie. To jest bardzo dobry plan. No i uczucia nie mają znaczenia tutaj. Jak Ty to rozumiesz? Uczucia są różne. Tak? Ciała nasze różnie funkcjonują. Jesteśmy zmęczeni bardziej, inaczej funkcjonujemy, jak śpimy 2 godziny. Inaczej, jak śpimy 8 godzin. Ale rano ja wstaję, tak? I ja określam swoją tożsamość. Ja jestem człowiekiem rozwoju. Nie jestem tym, który się cofa. Ja dzisiaj wstałem, żeby żyć, a nie po to, żeby umierać. To jest dzień życia, a nie dzień śmierci. I to nie wtedy, kiedy się sypie wszystko. Bo chrześcijanie się biorą za wyznanie, jak się sypie im wszystko. Nie jak się sypie. Nie jak się sypie. Tak samo jak ludzie zaczynają ćwiczyć, rozumiecie, jak im siadają organy. Ja mówię, proszę Cię. Potem to są już tylko ćwiczenia medyczne. Tak? Ja zachęcam ludzi. Modlę się o taką kiedyś kobitkę. Co Ci jest? Ona wykręgosłup. Położyłem na nią ręce i położyłem jej rękę na plecy. Zapałem ją tak za te plecy. Mówię, co tutaj masz? Ja mówię, jakie masz chude plecy? Mówię do niej. A ona mówi, jak to chude plecy? Ja mówię, weź, bo tu jest kręgosłup, który Cię boli. A tu są takie 2 mięśnia z boku, co go trzymają. I te Twoje mięśnia, co z boku trzymają, są takie. Mówię, to jest przytomna w ogóle, jak można chodzić z takimi mokrymi mięśniami w ogóle? Ja mówię, ja się teraz pomodlę o Ciebie, Boża moc stąpi na Ciebie i przestanie Cię boleć kręgosłup. A od jutra, tak, zaczynasz ćwiczyć. Tak, ona tak. Ja mówię, no proszę Cię. Przecież te mięśnie kiedyś przestaną działać, jak one są takie. One tam wrastają w ten kręgosłup i trzymają ten kręgosłup, bo ludzie myślą, że to normalnie ktoś na nich położy rękę, teraz wszystko wróci do normy, no wszystko wróciło do normy, ale się wyjdź za siebie. Przecież ty człowiek się wykończysz z takimi plecami. Fajnie, ty masz teraz 25 lat, ale będzie miała 65, to zobacz, co będzie. Chyba, że Jezus wcześniej wróci. Się może by Jezus wrócił wcześniej, albo zacznij ćwiczyć. Coś zrób ze sobą. Bo uzdrowienie to jest jeden temat, tak? A utrzymywanie zdrowia to jest drugi temat. Utrzymujemy zdrowie za pomocą mądrości. Uzdrowienie otrzymujemy za pomocą krzyża. To są 2 różne formuły. Rozumiecie? Dieta nie jest z krzyża. Uzdrowienie jest z krzyża. Ale nie dieta. Niestety. To nie jest takie coś, że tam na wymianie krzyżowej, proszę Ciebie, Jezus się obżarł, żebyśmy mieli dietę. I my teraz stajemy i żremy cokolwiek, proszę Ciebie, jesteśmy zdrowi. No niestety. Tak nie ma. Druga rzecz, trzeba uwierzyć w absolutną porażkę diabła w wyniku interwencji Jezusa. Czyli Ty musisz uwierzyć, że naprawdę diabeł jest pokonany. Nie, że będzie pokonany. Nie, że Ty masz go pokonać, ale że on jest pokonany. Ja naprawdę uznaję, że diabeł jest pokonany. Mnie zarzucają, że ja się źle odnoszę wobec diabła. Ja mówię, ja się wobec niego źle odnoszę z 2 przyczyn. Przede wszystkim, no to jestem złośliwy, szczerze powiem. Bo naprawdę, ja go w ogóle nie cierpię, więc osobiście się tak na nie wyżywam. Uważam to za bardzo dobry sposób wyrzucenia negatywnej energii. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja realnie uwalniam prawdę w rzeczywistość. Rozumiecie? Diabeł jest pokonany, przyjaciele. To nie jest nawet ktoś, z kim się walczy. Istnieją naciski demoniczne i w jakichś okresach czasu trzeba na przykład mocniej przeć. I to jest normalne. Trzeba krzyknąć na diabła, trzeba w różnych sytuacjach jakoś zrobić, ale zasadniczo to nie jest w ogóle temat, że się z nim walczy ciągle, ja? Że się mocujemy ciągle spoceni, załamani. Nie, no on jest pokonany. No, pokonany. Ale co to się dzieje? Trzeba w to uwierzyć i trzeba to proklamować.
Trzeba ogłaszać, że diabeł jest pokonany, że jest zerem kompletnym, że nic nie może w moim i twoim życiu, że jest zdeptany pod moimi nogami. Rozumiesz? To trzeba ogłaszać. To trzeba mówić cały czas. I też nie wtedy, kiedy ataki są. Bo jak są ataki i zaczynasz gromić diabła, to najczęściej są to modlitwy lęku. Bo ty już panikujesz. Ta panika jest gorsza niż faszyzm, człowieku. Bo już diabeł zaatakował, już lecę, już ratunku, ratunku, pomocy. Trzecia rzecz. Trzeba odciąć się od porażek za pomocą wiary i wyznania. Jeżeli porażki w twoim życiu się pojawiały, jeżeli były, to nazwij je i odetnij się od nich imiennie. Jeżeli była porażka na przykład na pułapie zdrowia, to odetnij się od tego słowem swoim. Powiedz w imieniu Jezusa, już nigdy więcej się nie rozchoruję. Moje ciało zawsze będzie zdrowe, moje ciało zawsze będzie silne. Będę żył 120 lat i będę zasobał jak Pershing. Mów te rzeczy. Jeżeli była porażka na pułapie finansowym, to mówisz, odcinam się od tego. Już nigdy nie będę klepał biedy. Zawsze będę miał pieniądze. Zawsze będę łożył na wszelką dobrą sprawę. Nigdy nie będę musiał żyć w sposób haniebny. Rozumiesz? Jeżeli jest porażka relacyjna, tak? Zawalałeś coś poprzez różne magnety, zaczynasz wyznawać, mówisz, już nigdy tak nie będzie. Nie będę tracił przyjaciół. Nie będę szorstki. Nie będę chamski. Odcinam się od tego. Rzecz trzeba nazwać. Nie bójcie się nazwać rzeczy. Grzech nazwany, tak? To grzech obnażony. Rozumiesz? Nazwij to, wykrzycz. Oglądałem jakiś czas temu świetny film pod tytułem Motywacja. Wspaniały film. Facet, dziennikarz taki, palił papierosy. Palił dwie paczki papierosów dziennie i w ogóle jego zadaniem było znaleźć takiego coacha, takiego człowieka, który potajemnie pisał książkę motywacyjną, napisał książkę motywacyjną. Nikt nie wiedział, kim on jest, ten coach. I on go znajduje, tego coacha. I on z tym coachem rozmawia na plaży i mówi, no na pewno nie jesteś taki dobry. A on mówi, a z czym masz problem? On mówi, palę papierosy. On go wziął za fraki, nad morzem było, pociągnął go nad morze i mówi, dobrze, zaczynamy. Powiedz, że nie palę. On mówi, ale ja palę. Chcesz nie palić? On mówi, chcę nie palić. Powiedz to, czego chcesz. Świecki film, słuchajcie. On mówi, no dobra, nie palę. Głośniej. Nie palę. Głośniej. Nie palę. Nie palę. Mówi, weź papierosy. Mówi, i wyrzuć. Mówi, do morza. On mówi, nie, nie mogę. Mówi, dalej krzycz, nie palę. Krzyczał 6 godzin, nie palę. Papierosy cały czas były. Nie, jeszcze ich nie ruszył. Po 6 godzinach ten coach do niego mówi tak. Chcesz zapalić? On popatrzył na niego, że nie palę. Szok. To jest świetny, obejrzyjcie tą motywację, to jest świetny film. Moc wyznania człowieka. 6 godzin się dar, uznając coś, czego pragną. Co to jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. 6 godzin stał nad morzem i ogłaszał z całej swojej siły coś, czego pragnął. Co się stało? W ciągu 6 godzin, tak? Zamknął coś w swoim mózgu. Bo tak nas Bóg stworzył, rozumiecie? Że słowem wiary jesteśmy w stanie pozamykać patologiczne elementy naszych umysłów. Tak nas Bóg stworzył, a więc odcinamy się od porażek za pomocą wiary i wyznania. Po czwarte, trzeba uwierzyć w realne działanie łaski w twoim życiu. I uznać, że masz ponadnaturalne zdolności. Rozumiesz? Uwierz, że żyjesz w epoce łaski, co dla ciebie dzisiaj oznacza, że masz ponadnaturalne zdolności. Ty możesz zrobić rzeczy, które są niemożliwe. Ty możesz zrobić rzeczy, które są niemożliwe. Możesz założyć firmę, mimo że nie masz pojęcia, jak to zrobić. Możesz wyjść za mąż, czy się ożenić za wspaniałego człowieka, tak? Czy, jeżeli tylko tego pragniesz, możesz to zrobić. Możesz. Możesz sięgnąć po miejsca służby, rozumiesz? Takie, że nawet dzisiaj ci do głowy nie przychodzi, że to jest możliwe. Może jesteś człowiekiem, który na przykład się krępuje mówić. No ja bym w życiu nie... Wiecie, na przykład
Ja wiem, że odgłoszenia są ewangeliści, ja to rozumiem. Ale my na przykład w kościele wszystkich ludzi przepędzamy przez ulicę. Nie po to, żeby oni na tej ulicy zostali, bo to nie o to chodzi. Ale ja mówię tak. To nie chodzi, żebyś ty tam głosił na tej ulicy. Nie głoszą ewangeliści, niech oni się tym zajmują, to jest ich powołanie. Ale jeżeli ty dojdziesz do miejsca, że weźmiesz ten mikrofon, ustaniesz na środku ulicy, powiesz, nazywam się Jan Kowalski i powiem wam, jak spotkałem Jezusa, to to coś dokona takiej wyrwy w tobie, rozumiesz? Że nawet nie wiesz. Ty nie wiesz, jak ty do przodu ruszysz. Niech uzdrawiają chorych ci, którzy chodzą w darach uzdrawiania, tak? Niech uzdrawiają ewangeliści, ale idź z nimi. Połóż ręce na tego chorego. Zobaczysz, co się stanie, kiedy go uzdrowisz. To nie chodzi, żebyś ty całe życie ich uzdrawiał, tych chorych. Ale jeżeli ty zobaczysz manifestację Bożej mocy w twoim życiu, to ty tak wzrośniesz, że się w głowie nie mieści. Więc rozumiesz, tu trzeba uwierzyć w to, że my to mamy i zacząć te rzeczy praktykować, choćby dlatego, żeby przełomy wziąć pewne. Po piąte trzeba... swoje zdolności, które mamy, tak? Uznać za pewne. Jeżeli ty masz jakąś zdolność, to w ogóle uznaj tą zdolność. Weź po prostu, uznaj, w czym ty jesteś dobry. Ty weź kartkę papieru w domu i napisz, czym ty dobry jesteś i weź to uznaj. Uznaj te rzeczy. Uwierz w nie. Nie myśl sobie, o to takie mało ważne jest. Nie, to jest bardzo ważne. Bo jeżeli ty jesteś w stanie zrobić na przykład 200 pierogów, to ja nie wiem, czy ty pierogarni nie powinieneś otworzyć. Bo żebym ja zrobił 200 pierogów, trzeba było mi przystawić pistolet do głowy. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jeżeli są tacy ludzie, ktoś przychodzi, a zrobiłem dzisiaj 150 pierogów. Ja mówię, jak to zrobiłem 150 pierogów i w ogóle nie umarłaś? Nie. Ja mówię, a normalnie inne rzeczy też zrobiłaś, posprzątałaś wszystko, w ogóle, no tak, to ja zrobiłem sobie tutaj 150 pierogów. Nie, no mówię, człowieku, no robisz 150 pierogów. Człowiek, który nie ma obdarowania do zrobienia 150 pierogów, tych nie zrobi. A ty jeszcze zrobiłaś 150 pierogów, jesteś zadowolona z tego, szczęśliwa, chodzisz cała happy, jeszcze sama nie zjadłaś. Tylko komuś dałaś. W ogóle wiesz. Ja mówię, zastanów się, czy nie powinnaś robić tego zawodowo. Czy nie powinnaś inspirować jakiegoś człowieka jeszcze, który będzie ci w tym pomagał i nie będzie zarabiała 3 razy tyle, ile teraz. Jakiś talent, który masz, tak? To musisz w niego uwierzyć, określić go jasno, nazwać, pokochać. A nie mówić, o coś tam mam. To nie jest coś. To jest 150 pierogów. Człowieku, dla mnie rzecz nieosiągalna. Ty masz w ogóle talent w tym temacie. Następna rzecz, to trzeba szczerze poddać Bogu swoje zaburzenia i rozpocząć pracę z Bogiem nad nimi. W ogóle nie wolno się bać, że się ma zaburzenia. Masz zaburzenia i koniec, no. Nie ma ludzi, co nie mają. Tylko są tacy, którzy się do tego nie chcą przyznać i nad tym nie pracują. I mówią, Bóg to we mnie zmieni. No a ciekawy jestem. Ciekawy jestem, jak Bóg to w tobie zmieni. Rozumiecie? Nic Bóg nie zmieni, musisz wziąć się do roboty. A łaska? No a łaska jest po to, żebyś wytrzymał w tej robocie. No po to jest ta łaska. Żebyś tam wytrzymał. Żebyś się był w stanie zmierzyć ze swoimi zaburzeniami. Żebyś wziął Bożą moc i rozwalił te zaburzenia. Właśnie po to jest ta łaska, bo inaczej byś nie dał rady. To po to jest. Następnie trzeba skupić się na swoim rozwoju, a nie na czynnikach życia, które nas otaczają. Życie nie będzie ci pomagało. Życie będzie działało przeciwko tobie. Życie wali bez litości, jak mówi Sylwester Stallone, obecnie na pracy w Chrystusie. Rozumiesz? To w ogóle nie ma, że życie ci pomoże. No nie pomoże ci życie. Ludzie też wielokrotnie nie pomogą tobie, będą cię zniechęcać jeszcze.
Są na przykład rzeczy, że ja nie mówię różnych rzeczy ludziom. Wiecie, dlaczego nie mówię? Bo oni mnie będą zniechęcać. Bo oni natychmiast poddadzą wątpliwość to, co ja mówię, co teraz ja chcę zrobić. To ja nie mówię, spokojnie w ogóle. Skup się na swoim rozwoju. Twój rozwój. Nie to, co życie proponuje. Jeżeli podejmujesz jakąś decyzję rozwojową, to trzymaj się tej decyzji jak koń dyszla. Nieważne, jakie są sytuacje wokół. Ja ponad 5 lat temu zdecydowałem, że będę dbał o swoją fizyczność. Przyprowadził mnie do tego Duch Święty. Duch Święty mi powiedział tak: jeżeli chcesz naprawdę długo na tej ziemi funkcjonować, tak, to dbaj o siebie. Dbaj o siebie. Zacząłem o siebie dbać. I to stało się jednym z takich elementów w moim życiu. To jest jeden z elementów. I wiecie, nieważne, co mówi mi życie na to. Ja sobie to planuję, tak? Ja tak żyję. Ja na przykład, jak teraz jestem na wyjeździe, no to sobie zjem śniadanie takie. Ja tutaj zjadłem tutaj u pastorstwa kanapki 3. To ja nie wiem, kiedy ja zjadłem kanapki 3. Bo ja na przykład piję śniadanie. I moje śniadania są dziwne. Są zmiksowane białka, jajek, w ogóle jakieś płatki. To wygląda jak błoto. Tylko to mi służy, ok? Ja nikogo nie zapraszam do tego śniadania, oprócz mojej żony. Moja żona nieraz staje i mówi, marzę, żeby zjeść jajecznicę. Ja mówię, jak uważasz? Mówię, zjemy w sobotę. Będzie baza. Rozumiesz? To jest to. Wiesz, jak się można cieszyć na jajecznicę? No? I to jest bal wtedy. Chodzi o to, że ja decyduję o pewnych dyscyplinach mojego życia. Ja. To ja wstaję, powiedzmy, o godzinie sobie 3, żeby się modlić. Czy życie mi sprzyja? W żadnym wypadku. O 3 godzinie nic nie sprzyja. Nic i nikt. Wstanie o 3 w nocy, tak? To jedyna rzecz, którą odczuwasz, to jest to, że chcesz się położyć spać. Tak? I bardzo wyraźnie słyszysz głos diabła. Najwyraźniej się wtedy słyszy. Jesteś idiotą skończonym. To, co robisz, nie ma żadnego sensu. Rozumiesz? Cała teologia jest mi wyładowana w ogóle. Dowiaduję się wtedy od szatana, że nie wie, że nie potrzebuję tego robić, bo Jezus umarł za mnie na krzyżu i w ogóle. Tylko, że ja wiem, co ja robię, tak? Ja jestem idiotą. Wbrew ogólnie obiegowej opinii takiej. Bez niej taka opinia. Następna rzecz, trzeba zerwać kontakty z ludźmi, którzy nas ściągają w dół. Zerwij wszystkie kontakty z ludźmi, którzy się ściągają w dół i powodują, że się cofasz. Z każdym człowiekiem. I to jest wyzwanie. Bo to mogą być ludzie z naszych rodzin. Dlatego jest napisane, że nikogo nie znamy według ciała. Rozumiecie? Nikogo nie znamy według ciała. Jeżeli ktoś cię ściąga w dół, to jest to sługa diabła. Bez względu na to, czy to jest brat w Chrystusie, czy to jest rodzony ojciec, matka, brat, czy swat, ktokolwiek. Dlatego, że Bożą wolą jest rozwój. Rozumiesz? A jeżeli ktoś cię hamuje, tak? To jest to ktoś, kto działa kontra Bożej woli, a więc działa na rzecz diabła. On może być tego nieświadomy. I najczęściej tak jest, bo to są ludzie, którzy dobrze chcą. Rozumiecie? Ludzie dobrze chcą. Dzwoni do mnie matka, ostatnio takiej osoby, co u nas jest w kościele, i mówi do mnie, pan się w ogóle już nie wstydzi. Mówię, nie, proszę panie, nie wstydzę się. Dzięki Bogu się już nie wstydzę. Mówię, o co chodzi? Kto pani jest? Ja jestem matką jednej osoby, co jest u pana w sekcie. Mówię, przepraszam bardzo. To nie jest, proszę panią, sekta, tylko to jest licencjonowany kościół. Dobrze, dobrze, mówi, ja wiem swoje, ja też znam Boga. Mówię, proszę pani, diabła pani zna. Na pewno. Jak pan może? Mówię, proszę panią.
Jeśli pani, bo ona nie powiedziała, to ja się potem dowiedziałem, to córka. Jeżeli pani dziecko jest u nas, mówię, pełnoletnie dziecko, tak, mówię, no to o co chodzi? Jeżeli jest u nas w kościele, to w takim razie jest w najlepszym miejscu, jakie pani mogłaby sobie wyobrazić. To jest najlepsze miejsce. Ale ona zerwała ze mną kontakt. Aha, widzi pani. No bo pan tego naucza. Ja mówię, proszę panią, widocznie pani ją ściągała w dół. A ja jestem jej matką. Ja mówię, co z tego? Ona się tak zagotowała na mnie, jak czajnik ta babka. Bo dziewucha po prostu zrozumiała jedno, że wiecie, matka, ona była w systemie zależności od tej matki. Miała silną warownię zależności. Wiecie, jakie to są warownie zależności? Matka potrafiła dzwonić prędzej 4 razy do niedzielnie. Co tam u ciebie? Tak? Jak się czujesz? Co tam? Rozumiesz? No jak to, jak się... No, mamo, nie dzwoń do mnie. Zadzwoń do mnie raz na miesiąc. Rozumiesz? No dobra, raz na tydzień zadzwoń, no nie we mnie. Ale nie codziennie i po parę razy dziennie. Przecież ja nie mogę ci mówić, jak ja żyję. No ale to jest bolące. To jest straszne. Tak? Ja na przykład swoje dzieci informuję w ogóle od samego początku, że kiedyś od nas odejdą. Nasza córka w ogóle nie chce o tym słuchać, wiesz? Teraz już coraz więcej dzieci. Ja mówię, w ogóle nie będziesz z nami mieszkać. Mówię, no. Będę. Nie będziesz. Przyjdzie dzień, że nie będziesz z nami mieszkać. Mówię, ja ci w tym pomogę. Spotkasz miłego, narodzonego z Bożego Ducha, wypełnionego Duchem Świętym faceta, pobierzesz się z nim i już nie będziesz mi chciała siedzieć na kolanach. Mówię, będę. Mówię, na pewno nie. Muszę dużo ogłaszać tych rzeczy. Tak. Chodzi o to, że ludzie, którzy ściągają cię w dół, to są ludzie wrogo nastawieni. Zrozum mnie. Nawet jeśli są nieświadomi tego, zerwij kontakty. Nie bój się. 2 rzeczy jeszcze. Trzeba ustawicznie odrzucać każdy symptom śmierci i zastępować go formą życia. Jeżeli przychodzi do ciebie chęć jakiegokolwiek cofnięcia, stagnacji, załamania, to uznaj to od razu za atak. Nie ma, że sobie odpoczniesz w swojej nostalgii, gdzieś tam poleżysz sobie w tym wszystkim, troszkę się rozczulę. Dzisiaj mam taki dzień, że się rozczulę. Tak mi źle. Nie ma takich rzeczy. Uznajesz od razu taki impuls za atak na ciebie. I zastępujesz to formą życia. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał będę dzieła Pana. Prawica Pana podniesiona nade mną. Prawica Pana mnie strzeże. Rozumiem, to są w ogóle tego typu rzeczy. W ogóle naucz się tego. Bądź w tym wierny. I ostatnia rzecz. Trzeba porzucić mrzonki o wierze. Bo mrzonki o wierze to nie wiara. Jeżeli w coś wierzymy, ludzie, to te rzeczy mają miejsce w naszym życiu. Albo jesteśmy w procesie dojścia do nich. Rozumiecie, o co chodzi z wiarą? Wiara to jest albo, że te rzeczy się zaraz zdarzą, albo, że już je mamy. Już je widzimy. To jest wiara. To jest to zasadnicza sprawa. Wiara to jest pewność tego, co ma się zdarzyć. To pewność. Jestem pewny tego. I wtedy, wiesz, o co chodzi? Na przykład o wierze się nie rozmawia z nikim. Nie przychodzi się i mówi, a dlaczego się nie dzieje? Ja mówię, bo nie wierzysz. No wierzę. Ja mówię, gdybyś wierzył, to by nie było tej rozmowy. Nigdy byś nie przyszedł do mnie zapytać, gdybyś wierzył. Bo wiara jest pewnością. Czyli nie jesteś pewny. Jak nie jesteś pewny, to nie wierzysz. Rozumiecie, o co chodzi? To są proste sprawy. Porzućmy mrzonki o wierze. Może trzeba, żebyś ty zrobił listę takich podstawowych rzeczy, w które nie wierzysz. I może trzeba, żebyś to potraktował w ogóle jako atak na twoje życie. Rozumiesz? Może trzeba zobaczyć. Może nie, ja nie wierzę do końca w to. Ja nie wierzę do końca w to. I może trzeba tą kartkę sobie w ogóle przybić na ścianie i zacząć gromić demoniczne siły niedowiarstwa nad każdym z tych elementów. Może tak trzeba zrobić. A nie chodzić i mówić, ja wierzę, wierzę. Ja mówię, no jak wierzysz? No jak wierzysz? To znaczy, że teraz co sobie robisz? Jakieś gierki teraz? No co robisz?
Pamiętajcie, przyjaciele, nie ma na tym świecie innych przestrzeni. Jest życie albo śmierć. Jeśli się cofamy, to giniemy. Jeśli się rozwijamy, to żyjemy. Nie ma czegoś takiego jak miejsce pasywności w chrześcijaństwie. Nie ma takich rzeczy. Tutaj albo się idzie na całość, albo się cofa. To jest zero-jedynkowe wszystko, no. Czarne albo białe. Ja wiem, że to wam ktoś może chcieć rozmyć. Będą wam rzucać różne takie kolorowe rzeczy. Szczególnie ten chory ruch proroczy, który jest. Obecny chory ruch proroczy rzuca ludziom kolorowe rzeczy. Nie jest tak źle. No jest źle. No kurczę, jest źle. Bóg cię kocha. No wiem, ale nie czuję. No. Wiem, że On mnie kocha, tylko w ogóle ja w ogóle dalej jestem załamany, tak? Co mi z tego, że ja mam tą informację? Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie potwierdzał w tej informacji. Ja potrzebuję mieć głębokie doświadczenie. Ja muszę mieć doświadczenie. Co mi z tego, że przyjdzie mnie prorok, że Bóg cię kocha? No proszę cię. Ja muszę mieć doświadczenie. A doświadczenie mam przez co? Przez wiarę. Ja wierzę w prawdę i wtedy wchodzę w doświadczenie. Wiecie, jak się wchodzi w doświadczenie? Przez wiarę w prawdę. Wiara w prawdę. Jest prawda jest i koniec. No. Są ludzie, ludzie siedzą w religijnych miejscach, w religijnych zborach. Mówię, po co ty tam jesteś? Po co ty tam jesteś? No bo tu mnie Pan postawił. Panu nic do tego! No wie, no Pana zamieszałeś to. No Pana jeszcze zamieszałeś w to, w czym ty jesteś. No Pana? Co Panu do tego? Po co tu siedzisz? A, bo już tu długo jestem. Wyjdź stąd! Czy tu wiek od trumny głosi? Nie widzisz tego? Nie masz wrażenia, że w ogóle wychodzisz, że siadasz w niedzielę na nabożeństwie pro ciebie i wiek od trumny głosi, nie masz na niego wrażenia? Może weź takie wrażenie w ogóle, zobacz. Ale śmierć! No śmierć! Ale ty jesteś odbiornikiem tej śmierci. To w ogóle masz połowę odpowiedzialności na sobie. On jest nadajnik, ty jesteś odbiornik. Chcesz zlikwidować system nadawania, trzeba wyjść z tego. W ogóle zawijam pinkiel, przejść. Przecież jestem z tych, co się cofają i giną. No przecież na litość boską, nie będę przychodził w niedzielę do kościoła, ja był załamany. Gorzej niż przed nabożeństwem. Ale zdecyduj, że wyjdziesz. Przecież to trzeba zdecydować. Co ty myślisz, że Duch Święty kopnie, ty wylecisz z tego zboru? Czy tam schodzi? No nie. To samo jak ci się nie chce do kościoła chodzić, myślisz, że co ci się stanie, cię podniesie za fraki. Nikt cię nie podniesie za fraki tutaj. Trzeba wstać, przeciwstawić się opresjom, tak? Idę do kościoła, żyję. Proszę was o to, żebyście taką rzecz zobaczyli. Będziemy się dzisiaj modlić o tych z was, którzy macie potrzebę przełomu. Ja wczoraj o tym mówiłem i jeżeli stoisz też w miejscu dzisiaj takim, że widzisz, że się cofnąłeś. W ogóle widzisz te cofnięcie. To chcę się dzisiaj modlić o Ciebie. Chcę położyć na Ciebie ręce, chcę to złamać. Natomiast najpierw chcę, żebyś modląc się samemu w wierze powiedział: Boże, ja nie będę w tym dłużej trwał. Ja nie mam na to zgody żadnej. Nie mam zgody. Odrzucam wszelkie lewe pocieszenia, które wokół mnie były do tej pory, że jest wszystko dobrze, że Bóg ma swój plan. Jak ja słyszę takie rzeczy, ludzie, że będzie wszystko dobrze, że Bóg ma swój plan. Przecież to są takie frazesy, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? No nie słuchajmy takich bzdur. Bóg się jasno określił. Jasno. No, ja nie wiem, czy ktoś się jaśniej określił na świecie. Powiem więcej. Bóg w ogóle nie jest taką postacią, która w ogóle ukrywa różne rzeczy przed nami. On nie chowa w ogóle. Ludzie myślą, że chowa, coś schowa tak okienkiem. Mam dla ciebie taki plan. Na razie ci nie zdradzę. Ty sobie tak na razie żyj, na razie mnie szukaj i będziemy sobie takie numery będziemy sobie walić. To my jesteśmy zuchy. Rozumiecie, mamy po 7 lat. No ludzie, no tak się nie żyje. Bóg jasno określił swoje rzeczy. Tak? Mówi, chcę, żebyś miał sukces. Chcę, żebyś miał życie w obfitości. Ja tego chcę.
Ja tego chcę, w ogóle chcę. Chcę, żebyś był zdrowy, chcę, żebyś był silny, chcę, żebyś miał szczęśliwe małżeństwo, chcę, żeby twoje dzieci normalnie wyrastały, chcę, żebyś miał w ogóle normalne, dobre życie. Chcę, żebyś był świadectwem dla innych ludzi. Ja tego chcę, chcę, żebyś chodził w mojej mocy, nie mam żadnych dziwnych planów. W ogóle taki jestem prosty Bóg. Marzy mi się to, żebyś był w ogóle jak odznaka na mojej piersi. Że gdzie się ty pojawisz, tak, tam ludzie będą skłaniać głowę, tak. To mi się marzy, mówi Pan. A nie całe życie mówienie, ile lat już słyszycie o tym, jakie Bóg ma plany. Ile już wam mówili? Bóg ma plan dla Polski. Przebudzenie wyjdzie z Polski. O. No i co? Przecież on jedzie na Ukrainę i mówi to samo. Wiecie o tym? Ten sam kaznodzieja. Bo to przyuważyłem w internecie. Przyuważyłem kaznodzieja, który był w Polsce tutaj i mówił, przebudzenie wyjdzie z Polski. Potem widziałem go na usłudze na Ukrainie, przebudzenie wyjdzie z Ukrainy. Mówię, cholera, nie skąd jeszcze wyjdzie to przebudzenie. To są bzdury, ludzie, rozumiecie? To bzdety. Przebudzenie zaczyna się od ciebie. Czy ty jesteś Polak, Grek, Czech, czy kto inny, rozumiesz? Ty możesz być człowieku, nie wiem, nie wiem, mały Czech, Honza. I te i z ciebie przebudzenie będzie. To o ciebie chodzi, o człowieka mu chodzi, o człowieka! Jak on znajdzie człowieka, rozumiesz? To on z Zimbabwe poprowadzi przebudzenie. To nie ma, że on to narodowościowo, bo on nie ma podejścia do narodu, dlatego nie ma Żyda ani Greka. Słyszeliście to słowo? Nie ma! Nie ma! Jesteś w Polsce, jesteś człowiekiem przebudzenia. Wyjedziesz, proszę ciebie, do Ameryki i w Ameryce zrobić przebudzenie. Ja dzisiaj wiem o sobie, że mnie na pustyni wyrzucili, rozumiecie? Ja tam w ogóle kościół zrobię z beduinów. Ja to wiem. Ja bym to zrobił. Ja w ogóle, ja mam takie w ogóle wewnętrzne przekonanie o tym, rozumiecie? Że gdziekolwiek bym się pojawił w życiu, tam będę budował Królestwo Boże. Czy ja znam język, czy nie znam języka, w ogóle wiecie. Teraz się modliliśmy, jeden z ludzi z naszego zespołu pojechał do Indii, w przedziwny sposób, pojechał do Indii. Jako on zrobił robotę w tych Indiach, to się w głowie nie mieści. Wrócił i mówi, człowieku, wskrzesiłem człowieka. Mówi, jak łatwo poszło. Mówi, ile ludzi uzdrowiłem, ile uwolniłem w ogóle. Mówi, człowieku, mówi, słuchali mnie z otwartymi buziami. Pastorzy siedzieli, ja mówię, poniesiesz życie. Rozumiesz? On tutaj prowadzi jeden z kościołów naszych. Jest pastorem jednego z kościołów. Ale pojechał tam i to była, w nim jest taki potencjał życia, że on tam pojechał. W ogóle człowieku to był, jak tam to była jak bomba w ogóle. Jak bomba. Była tak wielka potrzeba. U nas nie było takiej potrzeby. Rozumiesz? U nas jak proponujesz komuś uzdrowienie, to on się zastanawia, czy renty nie straci. Ale w Indiach dzięki Bogu nie ma ZUS-u. Rozumiesz? ZUS nie dotknął Indii. Chwała Bogu Najwyższemu. I tam jak ktoś jest chory, tak? I słyszy, że jest kaznodzieja, rozumiesz? To na rzęsach tam dojdzie. Taka jest prawda. A ona się zastanawia, czy on renty nie będzie miał. Rozumiesz? Bo a jak nie zabiorę rentę? Ja mówię, aaa, duch renty. Rent ghost. To jest, rozumiesz? Że to jest szok w trawie. Człowiek chce w ogóle żyć, rozumiesz? Chce żyć obfitym życiem i co miesiąc podpisuje, proszę ciebie, deklarację, że jest chory. I potem on się dziwi, że on jest uzdrowiony. No wiem, przecież ty masz comiesięczne wyznanie na dokumencie, że jesteś chory. To w ogóle, no to podpisujesz się pod tym, nie? Wiecie, to za tym stoją lęki twoje, no boisz się stracić te pieniądze, no powiedz te rzeczy. W ogóle wiesz, dzisiaj Bogu to powiedz, jak masz rentę, no. Weź dzisiaj, wstań, powiedz, Panie Boże, w ogóle boję się stracić rentę, no. Jestem wierzącym człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha, a trzęsę porami, że nie będę miał renty. No powiedz to, dziś Bogu. Nie owijaj tego w bawełnę, powiedz, tak mam, Boże, no nie umiem się z tego ruszyć, cholera, no i co? Pomóż mi! I wiesz co? On ci pomoże! Da ci siłę wyjść z renty! On da ci siłę! Moc twojego odrodzonego ducha popłynie! I będziesz umiał wyjść z tego kanałku! Tu nikt nie
nie mówi, żebyś o własnych siłach to zrobił. Tu nikt nie mówi, żebyś zasłużył na coś. Ja mówię, żebyś mu powiedział o swoim problemie. Ale nazwij ten problem. Nazwij go. I powiedz, że go nie chcesz. I powiedz, że sobie nie radzisz z tym. I powiedz, ale wierzę w to, Boże, że mój odrodzony duch jest pełen Twojej mocy. Ja teraz proklamuję prawdę do tej sprawy. O to tu chodzi, ludzie. O tego rodzaju chrześcijaństwo nam chodzi. A nie do robienia doktryny do tego. Ja w mnóstwem rzeczy się musiałem pójnąć w swoim życiu i uznać za patologie różne, tak? Musiałem to uznać. Uznałem. Czy jestem wolny? Jestem najbardziej wolnym człowiekiem, jakiego znam. Słowo honoru. Dlatego, że siebie znam najlepiej po prostu, wiecie? No wiecie, każdy z nas zna siebie najlepiej. Sam ze sobą najwięcej przebywasz. Przecież to ty wiesz, ile rzeczy w tobie siedzi. To nikt nie wie naokoło. A ja dzisiaj w ogóle siedzę i w ogóle płaczę sobie przed Bogiem, mówię, w ogóle wolny jestem. Ale wolny jestem. Mówię, jestem w szoku. O. Nie muszę imponować, nie muszę, rozumiesz, nie zależy mi, no. Wiesz, jak to jest fajne, że ci nie zależy na tym, żeby, jak jeszcze parę lat temu na przykład mi zależało, żeby ktoś mnie uznał. No. Wiecie? Ja tego bym nigdy nie powiedział sobie wtedy. Wtedy mówiłem, o tak, to namaszczenie, to tamto. W ogóle wiedziałem, w ogóle wiesz, gdzieś pod świadomości, bo no, Artur, no w ogóle jesteś odrzucony w różnych dziedzinach, no w ogóle wiesz, no jesteś namaszczony, ale dobrze ci, jak na ci głosisz, na ciebie patrzą. No w ogóle wiesz, dobrze ci z tym. Ja w ogóle wiesz, uglądałem, powiem, tak, Boże, dobrze mi z tym. I potrzebuję pomocy, Holender, bo ja nie chcę tak. Nie chcę, Boże, tego, bo ja nie chcę się leczyć tym, że głoszę do ludzi. Nie chcę się leczyć, mam dosyć tego. Wiesz, wyprułem to z siebie, rozumiesz, o co chodzi? To nie było łatwe dla mnie. Ale On mnie uwolnił z tego, tak? Dzisiaj w ogóle, czy ja głoszę, czy oglądam National Geographic, to jest człowieku równiutko dla mnie. Rozumiesz? W ogóle wiesz, ja mogę być kowalem. Tak, będę głosił konią. Przez wiarę jednak trzeba kopyta gwizdać. Tak, uważam, że mam taką siłę od Boga. Weź każdą swoją porażkę i uderz w nią dziś. Tylko nazwij ją, proszę cię. Panie, proszę. Ojcze, modlę się teraz. Dziękuję Ci za każdego z nas. Boże, dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który dasz życie. Ty przyszedłeś, żebyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Ojcze, ja modlę się teraz i ja chcę, aby każdy człowiek, który tutaj jest, wziął autorytet nad wszystkim, co zmieni się. Ojcze, Ty powiedziałeś, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają winą, ale z tych, którzy wierzą i w ten sposób zachowują swoją duszę. Ojcze, ja wiem, że to nie chodzi o nasze duchy już, tylko o nasze psychiki, o nasze ciała, o nasze życie tutaj na ziemi. Ojcze, ja chcę teraz, aby każdy człowiek wziął autorytet nad cofnięciem się. Ja chcę, żeby ludzie rozwijali się. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Święty Duch pokazywał ludziom wszelkie miejsca ich cofnięcia, wszelkie miejsca ich zniewolenia. Ojcze, ja modlę się teraz, żeby ludzie brali autorytet nad tym. Żeby odważnie, Ojcze, uwalniali Twoją moc w te miejsca. Żeby decydowali się na pokutę. Żeby decydowali się na to, że rozpędzają się do przodu i biegną. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja wywyższam Ciebie, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Ty jesteś Królem moim, Jezus. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Przynoś Mu teraz każdą rzecz, którą gdzieś widzisz. Najdrobniejszą nawet, taką, o której nikomu byś nie powiedział. Uwielbiam Cię, Ojcze. Uwielbiam Cię, Królu. Wywyższam Cię. Wywyższam Cię i proklamuj do tej rzeczy teraz, która jest cofnięciem. Bożą proszę, powiedz, nie będę się cofał w to miejsce. Nie będę się cofał. Nie będę się cofał. Nie odniosę żadnej porażki. Jestem człowiekiem rozwoju. Będę się rozwijał. Proklamuj rozwój do każdej dziedziny życia, która stoi w miejscu. Do każdej dziedziny życia, która się nie rozwija. Mów do takich miejsc, które są niewidoczne, które są tajne. Powiedz, każde tajne i niewidoczne miejsce masz w tej chwili otworzyć się. Ja rozkazuję, aby nastąpił tam rozwój Boży.
Niech tam rozwój Boży następuje. W imieniu Jezusa. Podejmuj też decyzję o tym, że będziesz wychodził z różnorakich cofnięć i porażek. Nazywaj je. Przeklnij je teraz. Przekląć oznacza zatrzymać wzrost. Przeklnij, powiedz, ja zatrzymuję wzrost temu cofnięciu. Ja zatrzymuję wzrost tej porażce. Ja zatrzymuję wzrost. To nie będzie się rozwijało. Ja nie będę się dalej cofał w śmierć. Ja wychodzę ze śmierci teraz. Ojcze, uwielbiam Cię. Ty jesteś Bogiem życia. Ty jesteś Bogiem życia. Ja czczę Ciebie, potężny Boże życie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah. Uwielbiaj Go wierząc teraz. Jeżeli podjąłeś decyzję, to teraz uwielbiaj Go bez względu na to, co czujesz. Powiedz, że Boże, dziękuję Ci, że to, co ja powiedziałem dzisiaj w wierze, to na pewno zostanie zrealizowane. Nie będę się nie tylko cofał, ale będę cały czas biegł do przodu. Duchu Święty, przyjdź teraz do każdej z tych decyzji. Przyjdź, Duchu Święty. Ja wiem, że ludzie stoją kontra swoim emocjom teraz, że to jest często dla ludzi takie suche. Ja chcę teraz, Duchu Święty, żebyś wzmacniał w tym miejscu. Wzmacniaj. Niech przyjdzie Twoje moc i na ich decyzję. Niech to, o czym zdecydowali, będzie teraz mocne i silne. Ja w imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę, która stoi za cofaniem się. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczne siły wycofywania. W imieniu Jezusa ja ogłaszam, że ludzie tutaj będący nigdy się nie cofną. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Demoniczne siły stagnacji, jesteście związane, nie macie władzy nad ludźmi. W imieniu Jezusa. Demoniczne siły lęku, jesteście związane, nie macie władzy nad ludźmi. W imieniu Jezusa. Demoniczne siły niedowiarstwa, jesteście związane, nie macie władzy nad ludźmi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Odchodźcie od ludzi. Każdy zły duch stagnacji, cofnięcia się, lęku, niedowiarstwa, odchodź od ludzi teraz. W imieniu Jezusa. Nie wolno Ci opresjonować. Nie wolno Ci mówić do ludzi. Nie wolno Ci wpływać na umysły. Odsuwaj się teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. On może zmieniać rzeczy, które są tak duże i tak ciężkie, że trudno je ogarnąć. On jest w stanie to zmienić w Twoim życiu. On jest w stanie to zrobić. Uwielbiamy Cię, Ojcze.